Każdy z nas ma swój styl, jedyny i niepowtarzalny, lub przeciwnie stanowiące mniej lub bardziej udaną kopię stylu kogoś, kogo naśladujemy, szanujemy, podziwiamy. Żaden z nich nie jest przypadkowy. Stanowi wypadkową różnorodnych czynników społecznych, geograficznych, psychologicznych i mniej lub bardziej uświadamianych decyzji. Styl to bowiem nic innego jak pewne reguły. Które pasują do czegoś, ale możemy je ocenić i zaklasyfikować do pewnego stylu, tylko wtedy, jeżeli skontrastujemy je z czymś innym. Dajmy przykład. Jeżeli urządzam mieszkanie w stylu rustykalnym, wybieram podłogi drewniane i ciężkie drewniane meble. To, że jest to element stylu rust rustykalnego, wiem tylko wtedy, jeżeli skontrastuję je chociażby ze stylem nowoczesnym, gdzie dominować będzie szkło i metal. Styl to coś, co charakteryzuje, wyróżnia budynki, obrazy, muzykę, literaturę. W literaturze pojawia się pojęcie stylów funkcjonalnych, które zasadzają się na przeświadczeniu, że nadawca wypowiedzi konstruuje swój tekst w określonym celu i używa do tego określonych środków językowych. Jeśli więc moim celem byłoby wyrażenie smutku i tęsknoty, i zachwycenie państwa kunsztem języka zaczęłabym swoją wypowiedź. Smutno mi Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Użyłabym więc metafor, apostrof, epitetów, skorzystałabym z rymu i rytmu. Jednak jako wykładowca akademicki, a nie Juliusz Słowacki, bardzo rzadko stosuję styl artystyczny. Ta próbka, ten wiersz, to właśnie próbka stylu artystycznego. Jeśli bym natomiast zamiast opowiadać o stylach funkcjonalnych polszczyzny i stylizacji, pisała chociażby rozprawę doktorską z zakresu fizyki kwantowej, używałabym takich terminów jak atom, cząsteczka, nadprzewodnictwo, nadciekłość czy stała planka. Przepraszam, skorzystać musiałam z notatek, ponieważ te terminy są mi obce. Nie piszę na co dzień w stylu naukowym z zakresu właśnie fizyki kwantowej. Jeśli jeszcze dziś włączą Państwo telewizję albo internet i obejrzą Państwo jakikolwiek serwis informacyjny, zapewne usłyszą Państwo mniej lub bardziej udany styl publicystyczny. Nadawcy tych tekstów będą starali się przyciągnąć Państwa uwagę licznymi powtórzeniami, nie tylko tymi leksykalnymi, lecz także składniowymi. W stylu publicystycznym pojawi się wiele konkretów, dat, nazwisk i faktów. Jeśli natomiast poproszono by mnie dzisiaj o przygotowanie przemówienia na rozpoczęcie roku szkolnego, musiałabym zastosować mnóstwo chwytów retorycznych, aby przekuć Państwa uwagę. I przekonać Państwa, że oto stajemy w obliczu epokowego wyzwania, konieczności sprostania wymaganiom, które stawia przed nami skomplikowana rzeczywistość XXI wieku. I tak dalej, i tak dalej. Na szczęście nie muszę mówić do Państwa stylem retorycznym. Nie muszę też, na szczęście, posługiwać się tutaj stylem urzędowym. Gdybym bowiem zaczęła mówić, Niniejszym zawiadamia się, że obowiązkiem oglądających ten wykład jest sporządzenie z niego... Hmm. Zapewne wyłączyliby Państwo ten wykład i przeskoczyli do jakiegoś innego, ciekawszego. Jeśli bym natomiast, ziomki, zaczęła nawijać do Was takim językiem, jakim posługujecie się na co dzień, na fejsie czy na messengerze, ten wykład wyłączyliby Państwa nauczyciele. Nie wypada przecież, aby w sytuacji oficjalnej posługiwać się stylem potocznym. Mówię natomiast, a przynajmniej staram się mówić, stylem popularno-naukowym. Zaraz więc zarzucę Państwa terminami, ale postaram się to zrobić w miarę strawnej formie, tak żeby zrozumiały mnie również osoby, które na co dzień nie zajmują się ani językoznawstwem, ani weselem wyspiańskiego, ani stylistyką. No właśnie, stylistyka, bo to ona, obok gospodarza, gospodyni panny młodej i czepca, będzie głównym bohaterem naszego dzisiejszego wykładu. W obrębie zainteresowań osób, które zajmują się stylistyką, znajdują się nie tylko style funkcjonalne, o których już opowiedziałam. Stylistyka zajmuje się także ukształtowaniem formalnym tekstu i obecnością w tekstach różnych stylów, nie tylko tego artystycznego, lecz także stylu potocznego. Warto bowiem pamiętać, że styl artystyczny i w ogóle język ogólnopolski, to nie jedyna odmiana polszczyzny, jaką posługujemy się na co dzień. Polszczyzna jest szalenie zróżnicowana i dobrze, na tym polega jej piękno. Zróżnicowana jest przede wszystkim w odniesieniu do tego, kto się nią posługuje. Jeżeli słuchamy na przykład prawników rozprawiających o kodeksie cywilnym czy prawnym, albo lekarzy, którzy zastanawiają się nad wynalezieniem szczepionki na COVID, usłyszymy tam wiele terminów sformułowań, których nie rozumiemy. I jedna i druga grupa zawodowa posługuje się specyficznym profesjolektem. Współcześni, 70-latkowie, niekoniecznie rozumieją swoich wnuczków. O ile jeszcze wiedzą, że pałac gegry to może nie jest coś, co każdego ucieszy, o tyle określenia takie jak BFF, wspomniany fejsik czy messenger niekoniecznie są zrozumiałe dla naszych dziadków czy pradziadków. Polszczyzna jest zróżnicowana również w odniesieniu do tego, skąd pochodzimy. Mówimy wtedy o zróżnicowaniu regionalnym polszczyzny. I to ona, bardzo często, te regionalne, gwarowe, dialektalne odmiany polszczyzny pojawiają się na prawach gości w tekstach literackich. Poznańskie pyry i podhalańskie grule smakują niby tak samo, ale no właśnie, czy to to samo co ziemniaki? Kilka dni temu na jednej z takich frigańskich grup e, facebookowych przeczytałam wpis dziewczyny, która informowała, że uratowała z hasioka kilka kilogramów bananów. Ja od razu wiedziałam, że ona pochodzi ze Śląska i moje przypuszczenia okazały się prawdziwe. Tak, polszczyzna nadal jest zróżnicowana regionalnie i tak jak powiedziałam, na tym zasadza się jej piękno. Coraz częściej, na szczęście, jest także wykorzystywana w tekstach literackich jako język, głównie bohaterów, rzadziej w tych partiach narracyjnych. Najlepszym przykładem obecności regionalnych i gwarowych odmian języka jest właśnie wesele Stanisława Wyspiańskiego. Stanisław Wyspiański wykorzystał w swoim dziele elementy małopolskich gwar ludowych. Posłużył się tym samym stylizacją gwarową albo dialektyzacją, choć sam pewnie nie miał świadomości, że takie właśnie procesy stosuje, a przynajmniej nie nazywał ich w ten sposób. Zanim przejdziemy do analizy wykładników gwar Małopolskich, które w weselu się znalazły, warto zastanowić się nad tym, czym w ogóle jest stylizacja, jakie odmiany, rodzaje, gatunki stylizacji mamy i jakie funkcje może ona pełnić w tekstach literackich. Jeżeli więc stylizacja, czyli świadome wprowadzanie do tekstu literackiego elementów innych stylów albo odmian języka, Występuje we wszystkich formach podawczych, czyli i w narracji i w dialogach, mówimy wtedy o tak zwanej stylizacji całościowej. Z taką stylizacją mamy do czynienia na przykład we współczesnych parafrazach Małego Księcia na gwary podhalańskie, gwarę wielkopolską czy gwary śląskie. Jeżeli natomiast stylizacja pojawia się w wypowiedziach tylko jednego bohatera, możemy mówić o stylizacji fragmentarycznej. Jeżeli autor stylizowanego tekstu wykorzystuje w nim środki językowe typowe dla tak podstawy stylizacyjnej, czyli tego, na co stylizujemy, wykorzystuje wszystkie te środki językowe i stara się sprawić wrażenie pewnej mistyfikacji. Chce, abyśmy uwierzyli, że jego bohaterowie pochodzą z tego, a nie innego obszaru, z tego, a nie innego regionu. Mówimy o stylizacji totalnej. Ale stylizacja może być także minimalna albo umiarkowana wtedy, kiedy wykorzystujemy tylko jeden poziom stylizacyjny. Mówimy o stylizacji rekonstrukcyjnej. To taka stylizacja, która wiernie naśladuje swój pierwowzór, albo stylizacji deformacyjnej. To taka, która bardzo często jest błędna. To znaczy, autor, twórca stylizacji niekoniecznie wie, jak wygląda podstawa stylizacyjna. Na szczęście w wypadku Wesela i Wyspiańskiego z taką sytuacją nie mamy do czynienia. Gatunki stylizacji ściśle łączą się z jej funkcjami. Stylizacja pełnić może bowiem w tekście bardzo różne funkcje. Jedną z nich, i wydaje mi się, że między wierszami tutaj o niej już opowiedziałam, jest funkcja lokalizująca. Dzięki temu, że nasz bohater mówi po Śląsku, Wiemy, że akcja książki, powieści rozgrywa się na Śląsku. Jeżeli mówi gwarą podhalańską, wiemy, że co dzień budzi go widok gór, a nie szum morza. Poza wymienionymi, w odniesieniu do stylizacji można mówić także o funkcji chronologicznej. Jeżeli na przykład czytamy powieści Henryka Sienkiewicza, to wiemy, że ich akcja nie może rozgrywać się w XXI wieku nie tylko ze względu na fakty, które Sienkiewicz przytacza, lecz także ze względu na język jego bohaterów. Stylizacja może pełnić także funkcję identyfikującą i psychologiczną, a także, czy może przede wszystkim, funkcję charakteryzującą. Taką funkcję pełni m.in. w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Przypomnijmy jeszcze raz, że akcja tego dramatu rozgrywa się w podkrakowskich Bronowicach a wśród weselnych gości obserwować możemy przedstawicieli dwóch klas społecznych, między innymi chłopów. Można się zatem spodziewać, że w języku postaci tańcujących na weselu usłyszymy cechę gwar małopolskich i tak jest w rzeczywistości. Bardzo ważnym elementem stylizacji językowej stosowanej w tekstach literackich jest płaszczyzna fonetyczna języka. Wykładniki fonetyczne polegają na tym, że zmieniamy brzmienie jednej albo kilku głosek. Jeżeli usłyszymy na przykład zitojcie na kurpsioch, to wiemy, że witają nas na kurpiach. Została zmieniona barwa, sposób artykulacji kilku głosek, bo tak rzeczywiście na kurpiach się mówi. Wykładniki stylizacyjne mogą być także fleksyjne. W gwarach często usłyszymy takie formy jak rupta, piszta. To zresztą też element takiego niestarannego stylu potocznego, ale to właśnie fleksja, czyli inna niż w języku ogólnopolskim odmiana wyrazów. Wykładniki stylizacyjne mogą mieć także charakter składniowy. Jako studentka byłam kiedyś opiekunką na koloniach, opiekowałam się dziećmi z Podlasia i pewnego dnia przybiegł do mnie jeden chłopiec krzycząc – proszę pani, proszę pani, on coś dla Ani zrobił. Pomyślałam sobie wtedy, że to dobrze, że on coś dla Ani zrobił, ale potem uświadomiłam sobie, że przecież mamy tutaj do czynienia z podlaską składnią zrobić coś dla kogoś, która ewidentnie znaczy tyle, co zrobić coś komuś. Te wykładniki składniowe rzadziej są wykorzystywane w tekstach literackich, rzadziej pojawiają się także w weselu. Jednym z dosyć rzadkich poziomów stylizacyjnych jest poziom słowotwórczy który polega na tym, że tworzymy wyrazy trochę inaczej niż w języku ogólnopolskim. Na przykład szklanny to szklany, a prosiuk to prosiak. Pojawia się tam tylko inna cząstka tworząca dane wyrazy. To co najłatwiej zastosować w tekstach stylizowanych, ale najtrudniej odczytać to leksyka, czyli zupełnie inne wyrazy, które pojawiają się w gwarach. Wielkopolska tytka to torebka. A dzieża to takie naczynie, w którym wyrabiało się chleb. Są to wyrazy, które albo są zróżnicowane regionalnie, albo tak jak gwary, odchodzą w zapomnienie. Uproszczeniem byłoby stwierdzenie, że gwary ludowe różnią się od języka ogólnopolskiego tylko na poziomie fonetycznym, składniowym, leksykalnym czy słowotwórczym. Gwary to bowiem cały system aksjologiczny, który w tekstach stylizowanych również znajduje odzwierciedlenie. Nie inaczej jest w weselu Stanisława Wyspiańskiego. Weźmy na warsztat pierwszą lepszą wypowiedź Czepca. Pon się boją we wsi ruchu, pon nos obśmiewają w duchu. A jak my, to my się rwiemy. I no do jakiej bijacki, z takich jak my, był głowacki. A jak myślę, ze panowie duza by już mogli mieć, i no oni nie chcą chcieć. Ja nie pochodzę z Małopolski, więc nie zachowałam tutaj specyficznego akcentu inicjalnego, który w tych gwarach się pojawia, ale nawet przy takiej nieudolnej lekturze Wesela możemy wychwycić kilka, a właściwie kilkanaście cech, które wykorzystał Stanisław Wyspiański. Jedną z nich jest wymowa samogłoski ścieśnionej. Aby zrozumieć, czym są te samogłoski ścieśnione, musimy się jeszcze trochę cofnąć. Do przełomu XV i XVI wieku. Wtedy bowiem w polszczyźnie zanikał iloczas, czyli taka wymowa dłuższa albo krótsza samogłosek. W miejsce samogłosek długich wskoczyły samogłoski ścieśnione, które zaczęto wymawiać inaczej. Tak bardzo w skrócie, dawne ścieś ścieśnione A wymawiano jako głoskę pośrednią między A i O, a zatem był to pon a nie pan i nos, a nie nas, przy czym nie chodzi o ten nos, tylko właśnie o zaimek. Tę cechę wykorzystał Wyspiański w Weselu, zarówno w odniesieniu do samogłoski a, jak i do samogłoski e, która jako ścieśniona wymawiana jest jako głoska pośrednia między e i y albo e i i, dlatego usłyszymy bida czy na przykład syr. W przełamy wypowiedzi mamy jeszcze dwie inne interesujące cechy fonetyczne. Jedną z nich jest wymowa samogłosek nosowych. Współczesna polszczyzna dąży do wyrugowania tych głosek z naszych wypowiedzi. Podobnie jest też w gwarach. Gwary stanowią swego rodzaju wariację na temat samogłosek nosowych. W Weselu i w Gwarach Małopolskich są one realizowane jako dwugłoski. Dlatego usłyszymy i przeczytamy, obśmiwają. A nie obśmiwają. Wymowę taką czasami możemy usłyszeć też w niestarannym języku potocznym, ale nie usłyszymy w nim dystynktywnej dla gwar małopolskich i mazowieckich innej cechy, jaką jest mazurzenie. Czepiec mówi przecież ze, duza, a nie że, dużo czy duża. Mazurzenie polega bowiem na wymowie głosek czy jako cy. Ż jako z i szy jako s. Ale uwaga, ma ulega tylko Ży to zapisywane przez z, z kropką, czyli żaba to będzie zaba, ale rzeka to zawsze w gwarach będzie rzeka. Jeżeli w reklamach albo filmach usłyszycie talezę albo właśnie zeka, to znak, że e, twórca tych, tych tekstów niekoniecznie wykazuje się świadomością stylizacyjną. Świadomością stylizacyjną wykazuje się natomiast Stanisław Wyspiański, ponieważ rzeczywiście te cechy wprowadza do swojego tekstu poprawnie. O tej stylizacyjnej wrażliwości Wyspiańskiego świadczą także dwie pierwsze formy ze zdania, które przytoczyłam. Czepiec mówi, pon się boją we wsi ruchu, pon się obśmiewają. Tak, jakbyśmy mieli wrażenie, że wypił trochę za dużo, a przecież jesteśmy jeszcze przed oczepinami, ale to nie o to chodzi. W języku czepca usłyszymy pluralis majestatis, czyli taką formę, która nakazuje do osób sytuowanych od nas wyżej w hierarchii społecznej zwracać się w liczbie mnogiej. Z innych sygnałów warowości w wypowiedzi czepca warto wymienić ino, czyli tylko, i bijackę, czyli bójkę albo bijatykę. Poza wskazanymi w tym tekście cechami, w całym tekście wesela pojawiają się też takie formy jak świci, tys czy mliko, czyli ta podwyższona wymowa samogłoski ścieśnionej e, ale także takie wymowy jak telo, gościeńca czy dziedzieńca, czyli odwrotna wymowa, rozszerzona wymowa przed spółgłoskami l, n i m. Warto omówić jeszcze takie formy jak pobierom, Wiedzą czy spierę, które pojawiają się w tekście wesela. I tu znowu cofnąć się musimy, tym razem do przełomu IX i X wieku, kiedy to w polszczyźnie zachodził tzw. przegłos lechicki. Jest to takie zjawisko, które powodowa powodowało, że e w niektórych pozycjach przechodziło w o, dlatego dzisiaj mówimy ja wiozę, ale ty wieziesz. Gwary natomiast, m.in. gwara małopolska, tego zróżnicowania nie zachowały. Stąd takie właśnie formy jak pobieram, a nie pobieram, wiezą, a nie wiozę, czy spierę, a nie spiorę, tak jak w języku ogólnopolskim. Gwary Małopolskie od mazowieckich i od języka ogólnopolskiego odróżnia między innymi udźwięczniająca fonetyka międzywyrazowa. Jej ślady znajdziemy także w weselu w takich formach jak jagem i jeźli. Te formy usłyszymy właśnie w Małopolsce. Bohaterowie wesela mówią także kcieć i chciałem, zgodnie z małopolską zasadą, że chy przechodzi tam w k. Znajdujemy tam także wykładniki z poziomu fleksyjnego. Czepiec mówi na przykład Zbierajcie się póki czas, by śwa byli radzi z was. Albo Zemyjus nic nie rozumiewa i na nic rozmowa nasa. Rozumiewa, byśwa, pojawiają tam się końcówki wa, typowe dla dawnej liczby podwójnej, która funkcjonowała w staropolszczyźnie i która pojawia się w gwarach mazowieckich. Obecna w weselu jest także ogólnogwarowa tendencja do ruchomości końcówek. Stąd tam takie formy jak jużem myślą, to byś chciał brać, przeciem ci już wygodała. Warto podkreślić, że wymienione przeze mnie systemowe wykładniki stylizacyjne są stosowane przez Stanisława Wyspiańskiego niekoniecznie konsekwentnie, ale moim zdaniem zrobił to Wyspiański świadomie. W żadnej bowiem gwarze nie usłyszymy w każdym wyrazie, w którym mazurzenie mogło zajść mazurzenia. Gdyby Wyspiański zmazużył każdą głoskę, która mazurzeniu może ulec, mielibyśmy wrażenie, że język jego bohaterów jest sztuczny, a czasami nawet śmieszny. Analiza wykładników stylizacji weselu prowadzi także do wniosku, że Wyspiański dosyć rzadko stosuje wykładniki leksykalne. Pojawiają tam się takie formy jak ano, juści, w ktośik, ktosik, baba czy chłop, ale w znaczeniu żona albo mąż, gajdus, czyli niezdara, kum, śpik, czyli smarkacz, zawierać, to też zresztą ogólnopolskie zamykać, zezuć, czyli zdjąć obuwie, bajok, czyli plotkarz albo ciorak, pogardliwie o szlachcicu. Analiza tej leksyki prowadzi do wniosku, że jest to przede wszystkim leksyka nacechowana emocjonalnie. Takie są też gwary. One bardzo często, te elementy leksykalne gwar, wykorzystywane są właśnie po to, aby mówić o emocjach. Stylizacja językowa w Weselu pełni po pierwsze funkcję lokalizującą. To jest to, o czym już powiedziałam, że dzięki temu, jakie elementy językowe tam słyszymy, wiemy, że akcja Wesela rozgrywa się pod Krakowem. Pełni także funkcję charakteryzującą i indywidualizującą. Przy, wypowiedzi, które przytoczyłam, pochodziły przede wszystkim z dialogów Czepca, ale gwarą mówi też Panna Młoda. Pan Młody mówi na przykład: Kochasz ty mnie? Panna Młoda, może, może, ino godo, godos o tem. Widzimy ten kontrast. Panna Młoda mówi zupełnie inaczej niż Pan Młody. Język i stylizacja gborowa posłużyły Wyspiańskiemu do zaakcentowania różnic między nimi. Jednym z ulubionych e, biblijnych cytatów dialektologów są słowa: Twoja mowa cię zdradza, rozumiane w językoznawstwie jako swoisty klucz do dialektologicznego profilowania. No właśnie, dzięki tym cechom, które wymieniłam, możemy sami sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzą bohaterowie danej powieści. Świadomość stylistycznego i regionalnego zróżnicowania polszczyzny jest bardzo potrzebna nie tylko twórcom powieści, lecz także twórcom tworzonych na ich podstawie adaptacji, czy to teatralnych, czy filmowych. Ale stylizacja językowa w weselu filmowym czy teatralnym to temat na zupełnie inną opowieść.